O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. W miniony piątek do ratusza trafiła petycja podpisana przez około 1700 osób dotycząca zmian w herbie miasta, które według autorów petycji powinny być skonsultowane z mieszkańcami. Autorzy petycji zarzucają władzom Suwałk bezmyślne wydawanie pieniędzy, pomijanie i lekceważenie opinii mieszkańców oraz wyrażają stanowisko, że zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną i szefa MSWiA herb jest brzydki. Autorów petycji wsparło Stowarzyszenie dla Polski, organizacja z siedzibą w Krakowie, powołana do życia przez wywodzącego się z Augustowa posła Adama Andruszkiewicza, której głównym przedmiotem działalności jest organizacja targów, wystaw i kongresów, ale też między innymi działalność wydawnicza. Inicjatorzy petycji polemizują z określeniem dotychczasowego herbu jako nielegalnego, choć znak ten nigdy nie uzyskał wymaganej prawem akceptacji MSWiA. Taką akceptację opartą o pozytywną opinię Komisji Heraldycznej ma natomiast poprawiona wersja. Trudno rozsądzić, jaki skutek przyniesie petycja złożona w miniony piątek w ratuszu. Głos w tej sprawie powinna zająć Rada Miejska. Jednak jedno jest pewne. Jeśli zaakceptowana przez heraldyków i MSWiA wersja herbu pójdzie do kosza, to 300. rocznicę założenia miasta możemy świętować bez herbu. Do tematu jeszcze wrócimy.